Okazało, że to dramatyczna historia. Teraz rzeczywiście cała Ameryka żyje tym, co ona powiedziała w sądzie, tymi faktami, które wyszły na jaw i są przerażające. Ida, będąc tancerką, która tańczyła praktycznie całe życie i mając tak głęboko w sercu zakorzeniony taniec, pewnie oglądałaś mnóstwo DVD koncertowych i patrzyłaś, jak różni tancerze tańczą z największymi gwiazdami popu, R&B i tych wszystkich innych gatunków. Kto jest dla ciebie takim idolem, jeśli chodzi o taniec, jeśli chodzi o takie wielkie pop diwy, które po prostu mają wielkie trasy koncertowe? A to jest w ogóle bardzo dobre pytanie, ale muszę tak odbić się z tego pytania, ponieważ ten świat tancerzy teledyskowych, tak zwanego mocnego tła tanecznego, to nie do końca mój świat. Bardzo go szanuję i bardzo lubię ten świat, bo tam jest grupa fenomenalnych tancerzy, którzy osiągają sukcesy i na całym świecie, też oczywiście u nas w Polsce. Natomiast ja jestem z tego świata takiego bardzo profesjonalnego, powiedzmy sobie elitarnego świata tańca, czyli świata sceny. Gdzieś ci tancerze są troszeczkę inni, inaczej wygląda też kariera, rozwój taneczny. Od małego nie można zacząć później, bo po prostu nie da rady już nadrobić technicznie tego wszystkiego, więc ten świat jest mniejszy. Tutaj z Miszą na przykład mamy dużo wspólnego, ponieważ ten świat naprawdę znamy od podszewki i tak dobrze znamy, chociaż jesteśmy jakby z różnych pokoleń, że wszystkie te same osoby znamy. To jest niesamowite. Właśnie tak mały jest ten świat. Natomiast jeśli chodzi o świat teledyskowy, no są choreografowie, których ja niezwykle szanuję, bo oni właśnie łączą fajną muzykę popularnych artystów też z techniką. Na przykład Brian Friedman jest takim choreografem, którego ja uwielbiam. Brytyjskiego X-Factora chyba. Bo ma takiego powera też w sobie. Ja uwielbiam powera. Dlatego nawet jeśli chodzi o klasykę, o profesjonalny taniec współczesny, czy modern, czy jazz, czy musical, to się tak bardzo zmieniło, że wszystko jest takim powerem. I tak musi być. Nie może być nudy. Ja też nie jestem za nudą z tańcu, tylko wręcz odwrotnie. I też no stąd ten świat zaczął się troszeczkę przenikać. Ale kiedyś był to wielki podział. Taki wręcz, że nigdy się ci tancerze nawet nie mijali, powiedziałabym, że tak aż daleko to szło. A pytam dlatego, bo wiadomo, ty jesteś nasza polsko-amerykańska gwiazda, dlatego teraz trochę lecąc samolotem do Ameryki w tym pytaniu, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę na wielkie doniesienia na temat tego, co się dzieje teraz z Britney Spears i powiedz mi, czy ty to śledzisz i... Jaki mostek tutaj zrobiłaś w ogóle, nie spodziewałam się, że aż do Britney Spears. A tak sobie pomyślałem. Czy ty w ogóle śledzisz to, czy jest ci szkoda w ogóle Britney i... Czy ona była twoją idolką i jak na to patrzysz, na tą całą sytuację? Znaczy, na pewno mi bardzo szkoda Britney Spears, bo myślę, że ona gdzieś jest taką ikoną Ameryki, czy ktoś ją lubi, czy nie. Gdzieś jest to strasznie przykra historia. Gwiazdy, która dorastała w tym świecie, błyszczała, no była taką Britney, taką American sweetheart, jak to się mówi. No i potem się okazało, że to dramatyczna historia. Teraz rzeczywiście cała Ameryka żyje tym, co ona powiedziała w sądzie, tymi faktami, które wyszły na jaw i są przerażające, że ktoś może być tak osaczony. Też pewnie tam są różne, wiesz, dodatkowe historie, więc ja nie chcę osądzać, nie wiem, nie znam się z Britney, nie rozmawiamy na ten temat, więc trudno mi jest też mówić, co ona myśli i tak dalej, ale rzeczywiście dla mnie to jest dramat. Ja mam ciekawą historię sama z Britney, ponieważ ja chodziłam do szkoły w Nowym Jorku, profesjonalnej szkoły właśnie Performing Arts School, tak zwanej, którą właśnie Britney kończyła i wtedy stała się gwiazdą i pamiętam, że jeszcze nikt jej nie znał, ona pojechała do LA i wszyscy mówili Britney, oni robią z niej gwiazdę, ona była takim produktem stworzonym, była niezwykle dobrą tancerką, co jest ciekawe, taką mocną. Oczywiście w takich stylach, no bardziej popowych, taki taniec może nieprofesjonalny, ale wszyscy mówili, to będzie gwiazda i ona rzeczywiście stała się tą gwiazdą, największą w Ameryce i teraz taki dramat. Przykra historia, mam nadzieję, że jakieś rozwiązanie takie będzie, powiedziałabym, amerykańskie, właśnie, że gdzieś to wszystko się po prostu dobrze skończy, bo widzę, że ona... To też chcę chyba być szczęśliwa i gdzieś te różne rzeczy nie pozwalają, ale trudno mi powiedzieć więcej na ten temat, chociaż tak jak Meghan Markle, to jest temat bardzo amerykański, wszyscy są team Meghan na przykład w Ameryce, to tak samo jest coś takiego teraz z Brytnej. Rzeczywiście ta historia zawrzała całym krajem. No i zobaczymy, nie wiem, trudno mi dalej coś, wiesz, powiedzieć na ten temat.